Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Full Stack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a o machine learningu porozmawiam sobie dzisiaj z naukowcem, programistą, przedsiębiorcą związanym z maszynowym uczeniem, Krzysztofem Sopyłą. Cześć Krzysztof. Cześć Artur, witam. Gdybyś mógł może na początek pokrótce nam powiedzieć, czym aktualnie się zajmujesz i ogólnie skąd twoje zainteresowanie machine learningiem? Co? Aktualnie jestem prezesem w spółce Ermlab Software wraz z wspólnikiem. Mamy nieduży software house, mamy na pokładzie 10 programistów, w tym kilka osób zajmujących się właśnie data science czy machine learningiem. No a moje korzenie wywodzą się z uczelni, wywodzą się z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 8 lat mniej więcej na uczelni, ucząc studentów, prowadząc badania. Później przyszedłem 5 lat temu do tej części, bym powiedział, bardziej biznesowej, trochę starając się połączyć jedno z drugim. To zainteresowanie machine learningiem to masz typowo z uczelni, że ktoś cię tam zainteresował tym tematem, czy bardziej jakoś sam, nie wiem, obejrzałeś jakiś science fiction film i chciałeś trochę współtworzyć jakieś takie roboty, czy jak to wyglądało? Wiesz co, już kiedyś też ktoś mi zadał pytanie, zacząłem się zastanawiać i właściwie nie wiem, skąd się to wzięło, ale już od małego bardzo interesowałem się komputerami i bardzo mi zależało na tym, aby umieć tym komputerom powiedzieć, co mają robić. Tak więc stąd jakby wzięło się programowanie jako takie. Tylko gdzieś na pewnym momencie programowania zaczęło mi brakować. W takim, wiesz, klasycznym programowaniu rozkazujesz komputerowi, czyli mówisz po kolei, co ma zrobić. A zawsze mi się gdzieś tam marzyło, żebym ja powiedział tylko swoją intencję, a ten już program potrafił znaleźć rozwiązanie, czy dojść samemu do tego, co chcemy osiągnąć. I stąd właśnie ten machine learning gdzieś tam się wziął. Tak na dobre to gdzieś pojawił się chyba, tak jak myślę, gdzieś u mnie na 5 roku studiów. No gdzie jakoś gdzieś tak powoli zacząłem się interesować sztuczną inteligencją, właśnie uczeniem maszynowym. Pamiętam wtedy biblioteka Scikit-learn zaczęła się pojawiać. Zdobyłem pracę na uczelni. No to jakby w tym kierunku postanowiłem robić doktorat i właściwie zgłosiłem się do profesora. Ja może z tematem to jeszcze za dużo powiedziane, bo ten temat u mnie ewoluował, ale wiedziałem, że na pewno to będzie coś z uczenia maszynowego i tak się właściwie stało. Ten doktorat zrobiłem i później, ja wiem, 2012-2013, kiedy ten taki hype powoli się zaczynał na machine learning, albo może inaczej, te modele stały się na tyle dobre, że można było zacząć je już powoli używać w przemyśle, no to jakby to zaczęło się jeszcze bardziej nakręcać. No aż w końcu zrobiliśmy taki spin-off z moim wspólnikiem, z moim przyjacielem z katedry i założyliśmy po prostu spółkę, w której jednym gdzieś tam z celów było to, żeby ten machine learning dalej gdzieś promować i wykorzystywać te nasze umiejętności z tym związane. Tak więc nie wiem dokładnie, skąd się to wzięło, ale no tak gdzieś jakoś pokrótce ta moja historia wygląda i pokrótce tak jakoś to się ułożyło w moim życiu. No bardzo, bardzo fajnie myślę się ułożyło, bo jednak jest to temat bardzo przyszłościowy, jednak jak się słucha jakichś wykładów, jakichś raportów Gardnera, jakby do nich sięgnąć, no to tematyka sztucznej inteligencji pojawia się tam nieustannie, tak? Wszyscy się zastanawiają, jak to zmieni nasze życie, jak to zmieni biznes, jak to wpłynie na wiele różnych rzeczy. Czy wiesz, właściwie już zmieniło, nie? Większość rzeczy, z których korzystamy. Ja pamiętam, jak też z jednym z moich znajomych zaczęliśmy się analizować mniej więcej, kiedy rozpoznawanie głosu weszło i zaczęło tak w miarę, bym powiedział, sensownie działać. Jak jesteśmy teraz już do tego przyzwyczajeni? Ja nie wiem, ja sobie dyktuję SMS-y do znajomych i zazwyczaj w miarę są ok, w sensie no tam jedna czy dwie poprawki czasami trzeba zrobić, ale no ten machine learning mocno wszedł w nasze życie i w wielu już sytuacjach jakby jest to dla nas naturalne, że on gdzieś tam funkcjonuje w różnych dziedzinach, tak więc to już się zadziało,
A będzie pewnie jeszcze ciekawiej, nie? Jednak to jest no taki temat, że naprawdę, przynajmniej mi, no, czasami ciężko jest sobie wyobrazić, w którą stronę to pójdzie. Natomiast ciebie chciałem na początek może zapytać o taką różnicę między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją, bo myślę, że mogą nas słuchać osoby bardzo początkujące, które jakby nie czują tej różnicy, a mam wrażenie, że czasami te słowa, ten zwrot jest używany zamiennie. No teraz rzeczywiście stało się to synonimami, a właściwie nie jest synonimami. Tak jakby to najprościej powiedzieć, to uczenie maszynowe jest pod zbiorem czy pod dziedziną sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jako dziedzina informatyki jest zdecydowanie szersza, bo można tam robotykę zaliczyć, planowanie. Jednym słowem, wszelkie inteligentne działanie, które możemy sobie zaprogramować przy pomocy komputera. A uczenie maszynowe oczywiście pozwala jakby realizować te założenia sztucznej inteligencji, czyli pozwala nauczyć się takiego inteligentnego zachowania, ale zazwyczaj opiera się to o jakieś dane, które posiadamy, bądź możliwość różnego rodzaju symulacji, w ten sposób zbierania czy to danych, czy odpowiednich zachowań. Tak więc w wielkim skrócie uczenie maszynowe ja bym przyrównał do, jakby to ładnie powiedzieć, może inaczej, jednym słowem uczenie maszynowe jest, tu bym chyba taki równa się postawił pomiędzy uczeniem się z danych, a sztuczna inteligencja to jest trochę szerszy podzbiór, gdzie nie tylko uczymy się z danych, ale możemy wnioskować, możemy zaprząć tam logikę któregoś rzędu do różnego rodzaju, czyli wnioskowanie jakieś takie aproksymacyjne, czy nawet robotykę można pod to pociągnąć właściwie. Więc no jest to troszkę szersze pojęcie. No ale rzeczywiście ostatnio jest tam w miarę zamiennie używany. Gdybyś mógł powiedzieć, od czego zacząć w ogóle z naukę uczenia maszynowego? Jak to zrobić dobrze? Jak to po prostu zrozumieć, żeby później no, było nam przyjemniej, nam programistom, którzy no, jednak są nastawieni na taki wynik, tak? Czyli że coś napisałem i coś zobaczyłem, coś zadziałało. I coś już można się w tym powiedzieć. Wiesz co, najłatwiej wpisać machine learning tutorial w Google. Znaczy to trochę się może śmieję, ale teraz tych materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze kilka lat temu to wszystko gdzieś tam powstawało. Teraz są te materiały zdecydowanie łatwiej. Z takich moich najlepszych rzeczy, albo z których ja korzystałem, pamiętam jak się uczyłem, no to z jednej strony udostępnione wykłady na różnego rodzaju uniwersytetach. Chyba takim jednym ze znanych są wykłady udostępnione przez Stanford i oni tam mają dedykowane właściwie moduły czy dedykowane zajęcia dla NLP, czyli tam przetwarzania tekstu, dla przetwarzania obrazu, dla rozpoznawania mowy i tak dalej, i tak dalej. I większość tych technik właśnie jest omawiana w kontekście deep learningu i uczenia maszynowego. Tylko to właściwie są takie materiały, tak szczerze mówiąc, chyba bardziej dla osób już takich średnio zaawansowanych, które są po prostu chcą się dowiedzieć, jak coś rzeczywiście działa pod spodem, z jakich klocków się składa. Ale naprawdę te materiały mogę polecić. Z drugiej strony część kursów, które można tam sobie czy na Udemy, czy na Kurserze odpalić, uważam, że teraz też są całkiem spoko. Nie kosztują one dużo, dają jakąś taką usystematyzowaną wiedzę a propos jakby samej idei machine learningu, czyli może wiesz, teraz bardzo na czasie są sieci neuronowe, ale właściwie dobrze zacząć od takich podstaw, co to jest klasyfikator, co to jest uczenie nadzorowane, nienadzorowane, jak zrobić chociażby klasyfikator, nie wiem, w NumPy, to taka biblioteka Pythonowa, k najbliższych sąsiadów, jak policzyć podstawowe miary, precyzję, recall, F1 i tak dalej. To warto zacząć od czegoś takiego. I zazwyczaj te kursy mają gdzieś jakiś taki moduł na początku, który omawia te tematy. Tak więc to bym chyba tutaj na start zaczął właśnie od takich rzeczy. Później bym przeszedł, znaczy będę to wszystko mówił w kontekście Pythona, bo tak na dobrą sprawę
ten Python i R to są dwa takie wiodące języki w machine learningu. Ja mam zdecydowanie większe doświadczenie w Pythonie. Tak więc oprócz tych podstawowych kursów poleciłbym bibliotekę Stickit-Learn i dobrze się z nią zapoznać. Zawiera szereg zaimplementowanych algorytmów, tych takich klasycznych jak najbliższych sąsiadów, SVM, Support Vector Machines, Random Forest, no i tak dalej, i tak dalej. I ma wielkim plusem jest naprawdę niezła dokumentacja z bardzo dużą ilością przykładów, więc bardzo często można wziąć od nich przykład, zmienić tylko swoje dane i właściwie już mieć jakiś gotowy, móc trenować jakiś model. No i bardzo łatwo się tym pobawić, bo naprawdę mają sporo przykładów copy-paste, uruchamiasz, bawisz się i sprawdzasz jakieś tam różnego rodzaju, czy to algorytmy, czy podejścia, które chcesz zastosować. A teraz jeszcze jedno takie pytanie odnośnie kursów, bo myślę, że na pewno po dzisiejszej rozmowie zgłoszę się do ciebie, żeby zamieścić jakieś ciekawe linki do naszej rozmowy, tak żeby ktoś mógł po prostu wejść na sprawdzony, twoim zdaniem odpowiedni kurs, taki dla początkujących, bo jednak no, w sieci jest tego tak dużo, że myślę, że czasami aż za dużo, że nie wiadomo, w którym kierunku pójść. A tu chciałem jeszcze podpytać o jedną rzecz, bo jednak często jak się rozpoczyna, zwłaszcza takie kursy dla początkujących, to okazuje się, że te kursy jakby zakładają, że my już coś wiemy. I teraz właśnie pytanie, czy jest jakiś taki zestaw, może nie wiem, wiedzy, którą twoim zdaniem należałoby przyswoić, zanim w ogóle się weźmiemy za ten machine learning? Wiesz co, na pewno wymagana jest taka podstawowa wiedza z matematyki na takim troszkę wyższym poziomie niż licealna, żeby wiedzieć, co to jest macierz, żeby wiedzieć, co to jest wektor, umieć jakieś podstawowe operacje na tych macierzach wykonać, czy chociażby, nie wiem, dodać do siebie te dwie macierze, wyciągnąć dany wiersz, daną kolumnę, wiedzieć, co to jest, nie wiem, norma wektora. To kilka takich podstawowych pojęć daje, no bo one jakby funkcjonują w tym świadku machine learningowym, w związku z czym, żeby chociażby czytając jakiś tutorial, czy no, może nawet nie artykuł, ale powiedzmy czytając jakiś tutorial albo biorąc udział w jakimś kursie, rozumieć, co jest, o czym jest mowa, no to tutaj to, no ale to zakładam, że osoba po informatyce to na pewno miała gdzieś taki kurs, nie, i ta podstawowa wiedza z takiej algebry liniowej powinna wystarczyć. Z drugiej strony, no dobrze umieć programować w czymś, czyli rozumieć te wszystkie podstawowe konstrukcje, co to jest pętla, co to jest klasa, co to jest funkcja i tak dalej, no bo siłą rzeczy w machine learningu się programuje, w związku z czym nie ma programu, który sobie odpalisz i coś tam wyklikasz i coś ci tam wejdzie, znaczy może nie ma, no są, ale są w bardzo uproszczonej wersji, bardziej jako takie demo bądź jakieś pokazówki niż rzeczy, które rzeczywiście można byłoby jakoś tam, powiedzmy, produkcyjnie wykorzystać. Tak więc no, te programowanie jest tutaj potrzebne. Fajnie, jeżeli by ktoś umiał programować w Pythonie, no bo duża część bibliotek, albo może inaczej, nie, no duża część bibliotek jest napisana w Pythonie i ten Python jest tutaj jakimś wiodącym językiem. Sporo też materiałów jest do Era, tak więc jeżeli ktoś programował w Erze, to także to jest dosyć dobry start, żeby wykorzystać jakąś konkretną bibliotekę erową do machine learningu. No, z kolejnej strony, jeżeli zależy nam tylko na wyniku, a nie chcemy wiedzieć, jak tam poskładać, nie wiem, czy sieć konwolucyjną, czy wykorzystać jakąś, nie wiem, sieć typu transformer, czy rekurencyjną, no to jest też dosyć dużo poudostępnianych różnego rodzaju API takich machine learningowych, gdzie oczywiście trzeba to znaleźć, tą swoją niszę do tych takich podstawowych problemów jak rozpoznawanie języka, czy rozpoznawanie obrazów, czy wykrywanie lokalizacji podstawowych obiektów na obrazach, no to te API zazwyczaj są przygotowane. W kontekście obrazów jest troszkę łatwiej, bo obraz jest takim bardzo uniwersalnym medium. W kontekście języka
dla języka polskiego, jeżeli komuś by zależało, jest troszkę trudniej, bo tutaj właściwie w większości wypadków istnieją modele per język, tak więc jeżeli komuś by zależało na języku na przykład polskim, żeby, nie wiem, robić jakieś rozpoznawanie, nie wiem, klasyfikację tekstu dla języka polskiego, czy rozpoznawanie name entity recognition w tekście, no to tutaj dla polskiego mógłby być większy problem. Dla angielskiego nie powinno być większego problemu, bo i większość dostawców chmurowych, Amazon, Google czy Microsoft mają to w swoich tych rozwiązaniach chmurowych jakiś moduł ML-owy, czy to związane z językiem, czy z obrazem. Tak więc też istnieje taka możliwość, żeby zacząć w ten sposób, czyli poszukać jakiegoś API restowego do konsumpcji i się po prostu tym API pobawić. Prawda, nie będziemy wiedzieć, co tam jest pod spodem i jak to działa, ale już w naszym projekcie będziemy mogli wykorzystać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim zdobyciem wiedzy i chce wiedzieć, jak to działa, to rzeczywiście kursy i to odrobina matematyki i programowania jest niezbędna. A jeżeli ktoś chce tylko z tego skorzystać i się tym pobawić, no to dobrze byłoby poszukać różnego rodzaju API, no, w zależności od tego, co on tam dokładnie chce, nie? Czyli jeżeli ktoś wejdzie w kurs i zobaczy jakieś operacje matematyczne, jakąś tam lambdę, jakieś tam inne znaczki, które pamiętamy ze szkoły, to po prostu się nie przerazić tym wszystkim, ewentualnie zrobić sobie powtórkę i wtedy na spokojnie siąść do takiego kursu, żeby się po prostu nie zniechęcić. Bo jednak te niektóre kursy, przynajmniej te, które pamiętam ze studiów, no to były takie, że naprawdę czasami jak się za to zabierałem, to nie wiedziałem, gdzie ręce włożyć. Tak? A tutaj jednak to jest, myślę, cenna rada. Wydaje mi się, że to się poprawiło, bo te kursy, które ja gdzieś tam kojarzę, bo też sporo osób gdzieś tam się mnie pyta, od czego zacząć i różnymi tam linkami gdzieś tam wrzucam. To uważam, że się naprawdę poprawiło, że one są tak już przygotowane, gdzie większość jest poprowadzonych za rękę. I można taki kurs, wiesz, zrobić i przejść bez, nie chcę powiedzieć znajomości, ale takiej może dogłębnej znajomości, jak co działa. I to zawsze daje taki pierwszy start i pierwszy efekt. A później się jakoś zagłębić, dlaczego to działa tak, a nie inaczej, dlaczego tutaj jest taki, a nie inny operator użyty i co to właściwie zrobi, jak, nie wiem, przymnożymy tą macierz razy tą, to co to właściwie będzie oznaczało tak, nie tak pod względem efektu, jaki otrzymamy, ale co to właściwie jest, że to, nie wiem, może być jakaś tam normalizacja tych dwóch wektorów, czy może być po prostu obliczenie jakiejś tam funkcji aktywacji dla naszego wejścia, no to dobrze każdy ten kurs sobie kilka razy tak czy siak zawsze przerobić, bo to na początku widzimy, co nam wyszło, a później staramy się zrozumieć. Jednak machine learning w przypadku, gdy ktoś jest backend developerem, jeżeli ktoś jest naukowcem, no to w zasadzie takie uczenie maszynowe, no to jest w zasadzie pewne, że trzeba na jakimś stopniu to rozumieć, tak? Bo mamy różne dane, które chcemy przeanalizować, wyciągnąć jakieś wnioski, usprawnić jakiś proces. Natomiast czy w ogóle machine learning powinien interesować i obchodzić web deweloperów, ludzi, którzy zajmują się na co dzień aplikacjami webowymi? Czy to jest w ogóle temat taki, w który warto się zainteresować, czy twoim zdaniem jest to takie zadedykowane wyłącznie, jak ktoś jest backend deweloperem albo data scientist, czy jakieś inne takie pozycje? Tak więc nie chciałbym powiedzieć, że każdy web deweloper powinien teraz łyknąć trochę machine learningu. Oczywiście fajnie się rozwijać i fajnie znać te nowe technologie, znać trendy i wiedzieć mniej więcej, o co w tym chodzi, bo nigdy nie wiadomo, w jakim projekcie ci się to przyda, albo nigdy nie wiadomo, kiedy będziesz mógł z czegoś tam korzystać. Sądzę, że z czasem będzie coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby coś już na froncie wyświetlić dla użytkownika albo pokazać coś inteligentniej. Nie wiem, przykład taki, który mi przychodzi do głowy. Robimy jakieś konsultacje online w jakiejś platformie i widzimy dwie osoby.
no to pewnie zaistnieje z czasem potrzeba, albo ktoś wymyśli potrzeby do tego, żeby już z automatu na tym obrazie coś rozpoznawać, albo ten obraz segmentować, albo nie wiem, tworzymy platformę rehabilitacyjną dla osób starszych i oni mają wykonywać jakieś ćwiczenia i byś chciał mieć estymację czegoś, co się nazywa pulse estimation, czyli wiedzieć, czy on to ćwiczenie, czyli jakby takie estymacje szkieletu jego, gdzie jak kończyny się zginają. To więc no, dużo tego typu rzeczy pewnie w niedługiej przyszłości będzie się pojawiało i będzie można robić na froncie. I pewnie takich osób będzie brakowało i takie osoby będą potrzebne, które z jednej strony będą rozumiały machine learning, potrafiły skonsumować model taki machine learningowy, chociażby udostępniony przez API, albo z drugiej strony umieć uruchomić już jakiś wcześniej przetrenowany model bezpośrednio w przeglądarce. Tak więc to jakby też i w kontekście tego, że i sprzęt działa szybciej i te silniki javascriptowe działają już całkiem dobrze, nie wiem, w kontekście tego, że część tych takich bibliotek pewnie zostanie przeniesiona jako WebAssembly, no i tak dalej, to pewnie za jakiś czas taka rewolucja, może to za duże słowo, ale no taka potrzeba na rynku się pojawi osób, które potrafią robić front, a jednocześnie potrafią na tym froncie skorzystać z jakiejś tam biblioteki w JavaScriptie, która potrafi wczytać dany model i zrobić jakąś predykcję, czy to na obrazie, czy na tekście, no to już zależy. Co ja właśnie jak się zastanawiałem przed naszą rozmową nad machine learningiem i czy jest w ogóle sens robić to na froncie, prawda? Bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to przede wszystkim to, że no mamy jeden wątek póki co, jeżeli chodzi o przeglądarki, ale lada moment, tak jak wspomniałeś, WebAssembly to jakby skróci drogę między przeglądarką, a tak naprawdę nawet procesorem graficznym. Później jeszcze kwestie takie, co ostatnio w ostatnim podcaście rozmawiałem na temat Progressive Web Apps, że mamy możliwość tak naprawdę wykonywania operacji jakichś w tle. No to, to też na pewno ten jeden wątek nam... Wiesz co, Artur, ja bym tu jeszcze rozdzielił to na dwie rzeczy, bo z jednej strony w takim machine learningu zazwyczaj mamy jakby dwa aspekty. Z jednej strony aspekt treningu modelu i uczenia modelu i to rzeczywiście może po stronie frontu nie jest... Nie ma sensu. Nie ma sensu na chwilę obecną, tak? No bo tu zazwyczaj potrzebna jakaś większa moc obliczeniowa jest. Ale bardzo często teraz zaczyna się stosować coś, co się nazywa transfer learning, czyli mamy już przeuczony jakiś model na bardzo dużej ilości danych, który potrzebuje dużej mocy obliczeniowej. My go gdzieś tam dotrenowujemy w naszym kontekście czy w naszej dziedzinie i później jest ten etap predykcji, czyli tego, że dostajemy nowe jakieś egzemplarze i używamy naszego modelu do tego, żeby coś nam zwracał, czyli coś nam przepowiadał, co, nie wiem, na obrazie czy w tekście interesującego się znajduje. W związku z czym na chwilę obecną widzę duże zastosowanie do tego, żeby umieć wczytać model już wcześniej przetrenowany i właśnie na froncie robić tą predykcję. I to jest na pewno taka duża, niezagospodarowana nisza i to jest na pewno coś, co w najbliższych latach pewnie mocno się rozwinie. No bo skraca to czas, zmniejsza obciążenie serwera i tak dalej i uważam, że tu jest dosyć dużo zalet tego typu rozwiązań, a z drugiej strony bardzo fajnie można, jak masz taki, wiesz, przetrenowany model wstępnie, bardzo fajnie te modele można, tak jak powiedziałem, dotrenowywać per użytkownik, czyli wyobrażam sobie taki case, że mam model ogólny, mam iluś użytkowników, którzy logują się do mojej aplikacji. Ja w jakiś sposób dotrenowuję ten model już w przeglądarce per dany użytkownik, dzięki czemu, nie wiem, mogę tak, mieć dokładnie coś w twoim kontekście, nauczyć się jakichś tam twoich pewnych zachowań, czy tego, jak ty wolisz coś tam, żeby było wyświetlane, czy no, jakby szereg tutaj takich zastosowań można sobie wymyślać. Tutaj też wydaje mi się, że fajnym jakby zastosowaniem czy wręcz zaletą, jeżeli chodzi o ten taki case, który omówiłeś, czyli że mamy już wcześniej przez specjalistów stworzony, wytrenowany model,
jego w jakiś sposób używamy na frontendzie, to to nam daje takie coś, że tak naprawdę nasze prywatne dane mogą nie opuszczać naszej przeglądarki, tak? Czyli na przykład jak ja mam swoje zdjęcia i nie życzę sobie, żeby ktoś je miał na swoim serwerze, ale życzę sobie, żeby na przykład algorytm mi rozpoznał twarze, że ja mogę sobie coś z nimi zrobić, tak? No to wtedy jest to, wydaje mi się, też taka no, wartość dodana, że moje dane nie opuszczają mojej przeglądarki, a mogę skorzystać z tych modeli. No to uważam jest właśnie jest idealny case do tego, żeby używać machine learningu na froncie, nie? Że nie wysyłasz tego zdjęcia do jakiegoś API, które jakby nie wiesz do końca, co się z tym zdjęciem zadzieje, tak? Czy ktoś go nie będzie tam trzymał odpowiednio długo albo nie będzie używał do jakichś dalszego treningu. A tu rzeczywiście możesz mieć pełną kontrolę nad tym, żeby te dane prywatne zostały przy użytkowniku w jego przeglądarce i nie opuściły jakby jego komputera. No to jest bardzo dobry przykład, uważam. Jeżeli chodzi o frontend i uczenie maszynowe, no to wydaje mi się, że takim przełomowym momentem było wydanie TensorFlow.js, bo wtedy, kiedy jakby się pojawiła ta biblioteka, no to ja w zasadzie ja się głównie interesuję frontendem, trochę backendem, takim webowym, i to był taki pierwszy moment, kiedy we mnie to uderzyło. I teraz pytanie, co to jest ten TensorFlow? Co ja mogę z tym zrobić? Czy to jest bardziej właśnie do rozpoznawania, nie wiem, do jakichś algorytmów, które mogę użyć do rozpoznawania obrazu, czy tekstu, czy to jest biblioteka, którą mogę użyć, nie wiem, do wszystkiego? Jak byś tutaj scharakteryzował ją? Znaczy, zacząłbym może od tego, czym właściwie jest TensorFlow. Czyli pierwotnie TensorFlow jest pełnoprawną biblioteką. Nie mówię o TensorFlow.js, tylko mówię o tym takim matce, czyli TensorFlow jest biblioteką od Google'a, która pozwala na uczenie maszynowe, czyli upraszcza może uczenie maszynowe i upraszcza budowanie modelu. Gdy wychodził TensorFlow, to był swojego rodzaju rewolucją wśród tych bibliotek do uczenia maszynowego. Takie jQuery do maszynowego uczenia. Tak, powiem Ci, to mnie bardzo dobre porównanie. Tak, takie jQuery do uczenia maszynowego, bo uproszczało naprawdę wiele rzeczy, uproszczało tworzenie sieci neuronowych, były poszczególne klocki do budowy sieci neuronowych, upraszczało trening, bo tak jak do tej pory, znaczy może do tej pory, no kiedyś trzeba było właściwie... Nie było algorytmów, znaczy były algorytmy, ale nie było bibliotek, które pozwalały na efektywny trening, a właściwie efektywną backpropagację błędów. To trzeba było zawsze gdzieś tam samemu napisać i to było bardzo ciężkie, trudne, błędogenne i tak dalej. I TensorFlow jako taka pierwsza biblioteka, którą kojarzę, to zdecydowanie uprościła. No później pojawił się Python, który jeszcze to uprościł, ale to jakby inna kwestia. No i w pewnym momencie Google postanowił, może nawet nie tyle co przepisać, ale dać w większości tą samą funkcjonalność, która jest w TensorFlow, do TensorFlow.js. W związku z czym TensorFlow.js jest, tak bym powiedział, pełnoprawną biblioteką, która pozwala na uczenie maszynowe z tymże w JavaScriptie. Czy to po prostu w przeglądarcie, czy nie wiem, czy z wykorzystaniem Node.js-a. Z jednej strony może zrobić trening, może zbudować sieć z poszczególnych klocków, z drugiej strony może zrobić predykcję, możesz wczytać już wcześniej przeuczony model. No tych funkcjonalności jest naprawdę, naprawdę sporo. Tak więc pamiętam, jak tą bibliotekę wydawali, to pojawiło się trochę może takich uśmiechów wśród osób, że po co? Tak, że po co, do czego i tak dalej. A teraz wiesz, z perspektywy czasu, nie wiem już ile ma tam lat istnieje, ale podejrzewam, że z 2 czy 3 lata na pewno na rynku jest. No to jakby pojawiło się, widać po co, jakby widać w jakim to kierunku idzie. Nie powiedziałbym, że to jest już... dojrzała, to może ona jest, ale że nie jest, jeszcze nie jest w pełni, albo może nie umiemy w pełni jeszcze z jej dobrodziejstw wykorzystać, ale gdy powchodzą te wszystkie rzeczy, o których tu mówiliśmy, czyli nie wiem, PWA, WebAssembly i tak dalej, to
to ten ekosystem pewnie deweloperów, którzy piszą na froncie i korzystają z TensorFlow.js, będzie zdecydowanie większy. No tak, taki jeden znany programista, teraz zapomniałem jego nazwiska, powiedział kiedyś, że jeżeli coś może zostać napisane w JavaScriptie, to pewnego dnia zostanie napisane. I tutaj wydaje mi się, że tak samo było z TensorFlow, ale myślę, że to dobrze, tak, bo tak jak rozmawialiśmy przed może samym nagraniem, że jeżeli ktoś zna JavaScript, to taki TensorFlow.js lepiej się w nim odnajdzie niż w kompletnie nowym języku, prawda? A jednak JavaScript deweloperów przybywa pewnie każdego dnia najwięcej, więc wydaje mi się, że siłą rzeczy dla kogoś ta biblioteka na pewno się przyda, a jak ktoś będzie chciał zrobić bardziej zaawansowane rzeczy szybciej i tak dalej, to na pewno sobie wtedy sięgnie po jakieś lepsze narzędzia, na przykład z Pythona, tak jak już tutaj wspominałeś. To pewnie się właśnie podzieli w ten sposób, że z jednej strony będą ludzie, którzy uczą modele i którzy produkują wyuczone modele, a z drugiej strony będą ludzie, którzy wykorzystują te modele już do jakiegoś tam konkretnego zadania. W związku z czym tu taki jest naturalny podział, że ci, którzy uczą, prawdopodobnie będą uczyli dalej w Pythonie i będzie potrzebna duża moc, a ci, którzy będą chcieli wykorzystać czy korzystać z tych modeli, które już są przeuczone, będą w różnych językach po prostu brali ten model, no bo ten przeuczony model to jest po prostu plik, trzeba go wczytać i wczytać architekturę tej sieci i przewidywać to, co się chce przewidywać. Chciałbym już zmierzać powoli do końca dzisiejszego podcastu, więc mam tutaj parę takich pytań szybkich, które przyszły mi tak do głowy w zasadzie w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, więc nie muszą być to takie wyczerpujące odpowiedzi, ale bardziej mi chodzi o to, żeby złapać jakby twój punkt widzenia, bo jednak z machine learningiem masz do czynienia bardzo dużo, to jest twoja praca, więc stąd mnie właśnie ciekawi twój punkt widzenia na niektóre kwestie. I teraz na przykład kilka tygodni temu, czy miesiąc temu jakoś było takie głośne ogłoszenie, że Google poczynił postępy, jeżeli chodzi o procesory kwantowe. I teraz czy to ma jakiś w ogóle wpływ na machine learning, czy jednak machine learning jest taką dziedziną, gdzie aż tak dużego znaczenia to nie ma, czy po prostu tak naprawdę nie wiadomo, co to zmieni? Znaczy, no, najbezpieczniej teraz powiedzieć, że jeszcze nie wiadomo, ale uważam, że to jakby z jednej strony. Z drugiej strony, patrząc pod tym kątem, że wiele modeli, które teraz są gdzieś są uczone, potrzebują naprawdę kolosalnej ilości zasobów. Te modele są uczone tam, nie wiem, na 250 GPU przez tydzień na przykład. To możliwość zaprzęgnięcia do tego procesu uczenia, bo ten proces uczenia to jest pewna forma optymalizacji komputerów kwantowych. No wydaje się, że przyspieszy tą dziedzinę dziesięciokrotnie, bym powiedział, jak nie tysiąckrotnie, tak? Jeżeli masz możliwość uczenia modelu, który teraz się uczy tydzień czasu na 250 GPU czy na 1000 GPU, a masz tą możliwość, a zakładam, że takie przyspieszenie będzie no rzędu kilkuset co najmniej procent i masz możliwość skrócić ten czas stukrotnie, no teraz, że możesz przeuczyć więcej modeli w tym czasie, a dwa, że możesz po prostu dłużej uczyć, w związku z czym możesz znaleźć lepszy model docelowo, tak więc te komputery kwantowe i AI to jest na pewno duża, duża przyszłość i tutaj będzie pewnie wielkie połączenie jednego i drugiego, czyli gdzieś za jakiś czas algorytmy pewnie będą przechodziły w stronę, albo może algorytmy treningu będą przechodziły w stronę tego, jak je uruchamiać na komputerach kwantowych, jak właściwie trenować sieć na komputerze kwantowym. Takie gdzieś tam już projekty się tam powoli pojawiają. To jeszcze na razie bardzo daleko do tego. Ale... No tak, bo nie ma narzędzi, nie ma pewnie systemów operacyjnych, bibliotek, które tak naprawdę
umieją się dogadać z tym kwantowym procesorem, prawda? Znaczy, wiesz, właściwie jeszcze w większości wypadków samych algorytmów jako takich nie ma, nie? Bo to jest zupełnie inny paradygmat programowania. To tak łatwo się tego... Znaczy, to trzeba będzie zmienić filozofię programowania. I te algorytmy, które teraz mamy, nie sądzę, że tak jeden do jednego będą przenaszalne na komputery kwantowe, ale... No ale tak czy siak tutaj widzę wielką, wielką synergię i ja jakby z wielkim zainteresowaniem gdzieś tam obserwuję i patrzę na te rzeczy, które dzieją się w tej części kwantowej, szczególnie właśnie w kontekście AI jako takiego, bo to na pewno za jakiś czas wybuchnie. Nie wiem za ile, ale pewnie jak ktoś pierwszy będzie w stanie trenować sieć, udostępni, te komputery staną się troszkę bardziej powszechne i będzie możliwość udostępnienia tego, to może inaczej, państwo, które będzie miało to w swoich zasobach, będzie miało naprawdę ogromną przewagę, uważam, na wszelkich polach. No tak, bo to zawsze jednak jest, że właśnie ten przemysł militarny, zbrojeniowy, on ma wręcz nieograniczone budżety. I to pewnie taka pierwsza, te first adoption to pewnie będzie w tej sferze. Tu chciałem jeszcze Cię podpytać o jedną rzecz, bo wcześniej wspomniałeś o tym, że jest dużo takich API, które na przykład frontend developer może konsumować, tak? Czyli nie mieć styczności z machine learningiem, a po prostu używać tych API. No i teraz zawsze jak tak myślę sobie o tym, że mamy takiego Amazona, Google'a, Apple'a i takie wielkie firmy, które tak naprawdę mają nieograniczone budżety, które mają potężne serwerownie, wręcz nieskończone możliwości obliczania tych danych, no to oni jakby mogą sobie bardzo łatwo wytworzyć takie usługi typu, że na przykład, nie wiem, ja wysyłam do API swój głos, a one mi zwracają w odpowiedzi coś, co powiedziałem i nieważne, czy to powiedziałem po chińsku, czy po portugalsku, czy po polsku i kasują mnie za takie, nie wiem, jeden call do API, kasują mnie, nie wiem, tam jedną setną grosza, tak? I teraz moje pytanie, tak naprawdę no są firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją i czy tak naprawdę warto jest tworzyć takie własne modele od podstaw, jeżeli wiesz, że tak naprawdę rywalizujesz z tą wielką trójką, którzy no są lata świetlne przed tobą? To nie jest do końca, bo ta wielka trójka skupia się na tych najważniejszych problemach, czyli na przykład, tak jak wspomniałeś, jednym z tych problemów jest na pewno rozpoznawanie mowy, czy transkrypcja mowy, czy synteza mowy. To są tak ogólne problemy, że no jakby im się opłaca tym problemem zająć. No i oni na pewno nie zajmą się takimi problemami. Oni tak właściwie dają pewien szkielet różnego rodzaju rozwiązań i tego pewnie zawsze będą się trzymali, ale jest bardzo dużo, ja mam styczność z wieloma projektami, które są projektami no, w tym kontekście niszowymi, to znaczy, nie wiem, rozpoznawanie typów koni, czy rozpoznawanie desek w tartaku, czy to jest deska, nie wiem, klasy pierwszej, drugiej czy trzeciej, no to jakby ani Amazon, ani Google takim problemem się jakby nie zajmie, tak? Bo to dla nich żaden biznes i żaden interes. W związku z czym no, tutaj ci data scientyści są potrzebni właśnie w takim kontekście takich bardzo konkretnych i dziedzinowych czy domenowych rozwiązań. No to na pewno nie będą konkurować z Googlem, mogą ewentualnie wziąć ich jakiś przetrenowany wstępnie model, nie wiem, na przykład klasyfikacji zdjęć i go jeszcze dotrenować na swoich, nie wiem, deskach na przykład, albo rodzajach koni, czy tam gatunkach koni, czy psów, czy jakiegokolwiek innego zwierzaka. No tak więc no tutaj jest bardzo duże pole do wykorzystania z jednej strony tego, co ci
wielcy zrobili, a z drugiej strony do tego, żeby na ich pracy zbudować coś takiego customowego dla danego konkretnego klienta. Czyli gdyby cię jakiś właśnie młody startuper z branży AI prosił o radę, to byś powiedział, żeby zająć się niszą, czyli nie budować kolejnej usługi do rozpoznawania języka polskiego, w sensie na przykład mojego głosu, tak? Tylko bardziej skupić się na jakichś takich niszowych, domenowych projektach, które po prostu dla takiego Google'a, Amazona nie są opłacalne, żeby oni się tym zajęli. Znaczy, wiesz, zawsze widzę w tym, że wartość, że ktoś próbuje coś zrobić po swojemu i się tego nauczy, ale rzeczywiście ciężko jest walczyć z Google'em, Amazonem czy Facebookiem w tej dziedzinie, bo tak jak wspomniałeś, mają bardzo duże zasoby i ludzkie, i obliczeniowe, a tych takich dziedzin, w których można wykorzystać te modele i próbować budować swoje, jest dużo. Tym bardziej, że to często, wiesz, też nie buduje się kompletnie od zera. To znaczy, to nie jest tak, że siadasz i zaczynasz wymyślać, o, czego tu mógłbym użyć i jak to mógłbym poskładać. To budujesz na tej wiedzy, która jest, czyli wierzę, nie wiem, w na przykład klasyfikacji obrazów dobrze spisała się sieć konwolucyjna o architekturze takiej, a nie innej, no to bierzesz dokładnie tą samą sieć rekurencyjną, bierzesz nawet już wstępnie przeuczony model, tylko teraz zamiast rozpoznawać po prostu obiekty ogólne, takie jak, nie wiem, krzesło, biurko, stół, samochód, ludzie i tak dalej, wrzucasz swoje dane, na przykład powiedzmy z tymi różnymi gatunkami koni i na wyjściu starasz się rozpoznać konkretny gatunek konia na przykład. Tak więc to bardziej tutaj aplikujesz pewne rzeczy, czyli znasz, jakie modele gdzieś tam funkcjonują na rynku i się sprawdziły w jakich kontekstach. Bierzesz ten model, dotrenowujesz albo przeuczasz go na swoich danych, no i patrzysz, co wychodzi. Jeszcze chciałem cię podpytać, czy jest jakiś taki projekt związany z machine learningiem, który obserwujesz od dłuższego czasu i wydaje ci się bardzo ekscytujący? Jest to dwa projekty, które mnie jakby ostatnio zafascynowały, czyli to są bardziej biblioteki niż i związane jakby z moją pracą. No to jest PyTorch, biblioteka w Pythonie właśnie do budowy sieci neuronowych. A druga biblioteka, która ostatnio, w sumie dwie, które ostatnio mi, jedna mi mocno pomogła, to jest taka biblioteka PyTorch Transformers. Ona jest to biblioteka do NLP, która pozwala uruchomić już gotowe modele przeuczone dla różnego rodzaju języków. I tutaj ten nazywa się Transformers, bo ostatnie modele języka bazują na takiej architekturze, która się nazywa Transformers, i ona po prostu poczyniła rewolucję właściwie w uczeniu i rozpoznawaniu języka naturalnego. No i trzecia biblioteka to jest biblioteka PyTorch Lightning, która pozwala jakby... W końcu ktoś fajnie zrobił bibliotekę, która dokonuje abstrakcji tych podstawowych takich modulików z uczenia maszynowego, czyli jest moduł do wczytywania danych, gdzie te dane są odpowiednio cache'owane, odpowiednio preloadowane, jest moduł do dzielenia tych danych na części odpowiednie, jest moduł do treningu na wielu GPU, gdzie już nie trzeba tego samemu pisać, tylko po prostu podajesz flagę i mówisz na ilu GPU to ma zostać uruchomione i ta biblioteka jakby zajmuje się tym, żeby ten ciężar jakby z ciebie zdjąć, a ty właściwie tworzysz tylko architekturę sieci. To z takich kodowych rzeczy, to są takie biblioteki, które mnie tak mocno śledzę i dużo mi gdzieś tam pomogły. Z takich projektów wyżej poziomowych to bardzo fajne rzeczy robią w DeepMindzie i bardzo fajne rzeczy robią w OpenAI. Trochę w kontekście takiego podejścia do ogólnej sztucznej inteligencji, czyli... DeepLink, przepraszam, że ci przerwę, to jest ta firma od Elona Muska?
OpenAI. Właśnie, OpenAI, tak, dobra. Znaczy, tak, no to tam zainwestował Elon Musk. To jest właściwie, wiesz, OpenAI jest właściwie fundacją jako taką chyba formalnie, ale tak, tam zainwestował Elon Musk i Microsoft kosmiczne pieniądze tam zainwestował, tak więc to nie jest tylko jego firma, tylko on bardziej po prostu włożył pieniądze. I robi naprawdę fajne rzeczy związane z taką ogólną sztuczną inteligencją, czyli chociażby próbują, nie wiem, uczyć różnego rodzaju agentów do inteligentnego zachowania, czyli no, próbują uczyć tych agentów i co jakiś czas wydają po prostu jakiś artykuł, w którym, wiesz, jak patrzę, czytam albo oglądam filmik z tego, co zrobili, to rozwala mi czachę. Że takie rzeczy się dzieją. To nawet dzisiaj mi znajomy pokazał filmik właśnie z OpenAI, gdzie uczyli w takim symulowanym środowisku dwóch agentów grać w chowanego. Czyli było dwóch agentów, dwa takie ludziki animowane, które miały szukać i dwa takie ludziki, które miały się chować. No i była taka tam uproszczona plansza z jakimiś tam ścianami, przeszkodami, boksami i tak dalej. No i kolejno pokazując, czego ci agenci się wyuczyli, że na początku próbowali uciekać, chować się jeden za drugim, a później zaczęli się uczyć tego, żeby blokować wejścia boksami, to później kolejny zaczął się uczyć tego, że zaczął wchodzić na inny boks i przeskakiwać przez ściany, aż w końcu po takie rzeczy, których nikt się nie spodziewał, że zaczęli tak jakby eksploitować niedoskonałość silnika fizycznego, czyli że były takie miejsca, w których mógł na przykład wyskoczyć dużo, dużo wyżej niż jakby fizyka na to pozwala i w ten sposób jakby, wiesz, ukryć się na wieczność, wybić się do góry i zobaczyć, gdzie się ktoś schował, nie? I jak to właśnie obejrzałem, to jakby utwierdziło mnie trochę w takim przekonaniu, że tak jak niektórzy obawiają się tej sztucznej inteligencji, to jakby ja się jakby nie obawiam, tylko bardziej się obawiam tego, że ona może nas przechytrzyć w takim sensie, że znaleźć takie rozwiązania, które są tak nieoczywiste dla nas, o których my możemy nie pomyśleć i przez to nam może w jakiś tam sposób zaszkodzić, bo no nikt z nich się nie spodziewał tego, że no właśnie te ludziki będą mogły, znajdą jakby błędy w tej fizyce, albo może nie tyle, że błędy w tej fizyce, co nikt nie pomyślał, żeby jakby takie ograniczenia nałożyć na to, że nie mogą z tej fizyki tak, a nie inaczej skorzystać. Zresztą podobnie działa trochę DeepMind, ten googlowy, jak poszukasz na YouTubie tego, co oni zrobili z grami, czy tam StarCraftem i tak dalej, to wyuczyli agentów do grania, nie wiem, chociażby w StarCrafta czy w Dotę przeciwko ludziom. I jest kilka takich bardzo ciekawych wywiadów już właśnie z tymi graczami. Oni mówią, że się nigdy nie spotkali z takim typem strategii. W sensie żaden człowiek tak nie zagrał, albo są tacy bohaterowie, których ludzie uważali, że oni są słabi albo nie chcieli z nich grać, a ta sztuczna inteligencja potrafiła odnaleźć ich zastosowania i jakby wykorzystać... Tak, kompletnie wykorzystać nowe to, strategie. Tak, coś, czego nikt inny do tej pory nie zauważył. Nie? To jest... To z takich projektów, może bardziej firm, to te dwie firmy gdzieś tam śledzę i patrzę, co tam nowego wydają. I z jednej strony takiego bym powiedział dla ludzi, a z drugiej strony tego, co piszą w artykułach, bo też dosyć dużo publikują różnego rodzaju rzeczy i są to rzeczy, które gdzieś tam wykraczają poza to, co teraz gdzieś tam się pojawia w tym uczeniu, a co prawdopodobnie będzie za kilka lat jakimś tam standardem pewnie. To na pewno podlinkujemy te dwa projekty, w zasadzie firmy, organizacje, fundacje, jakkolwiek to możemy nazwać. Jeszcze mam do ciebie dwa pytania szybkie. Jedno myślę, że jest trochę kontrowersyjne, czyli czy uważasz, że kiedykolwiek możemy się spodziewać takiej sztucznej inteligencji na świecie jak z Terminatora?
No, na razie, wiesz co, uważam, że nie. To jest dla nas naprawdę długa droga. To tu pokazuje, wiesz co, uważam to z tego powodu, że chociażby takie proste rozumienie tekstu, jakie my, czy jakiś taki question answering, czyli masz kawałek tekstu, masz pytanie i możliwość odpowiedzenia na pytanie, wymaga tak wielkiej mocy obliczeniowej teraz, żeby czegoś takiego się nauczyć, to jeżeli mówimy o tak inteligentnej osobie, czy tam tak inteligentnym agencie, który potrafiłby się poruszać w naszym środowisku, które jest zmienne, niedoskonałe, nie zawsze działa logicznie, no i tak dalej, to będzie wymagało naprawdę wielkiej mocy obliczeniowej, żeby takiego agenta przetrenować. Procesora kwantowego może. Tak, tak, no może to będzie ten, ten czas i do tego ta technologia może zostanie wykorzystana, no ale to podejrzewam, że jeszcze nieprędko, tak więc 30-40 lat, zanim pewnie coś takiego zobaczymy. Okej, okay. I bonusowe pytanie, które od jakiegoś czasu zadaję swoim rozmówcom, czy wierzysz w istnienie innej, obcej cywilizacji w naszym wszechświecie? Wiesz co, wierzę, bo raczej dla mnie jest to, czy wierzę. Typowy matematyk, że statystycznie tak, to jest konieczne. Statystycznie tak? powinno wychodzić, że jest ktoś gdzieś istnieje. Wszechświat jest na tyle ogromny, na tyle dużo, że tak powiem, gwiazd na niebie jest, wokół których może istnieć życie. W związku z czym nie twierdzę, że może jest, nie wiem, na tym samym poziomie co my, albo wyższym, ale na pewno życie gdzieś jeszcze istnieje i za. No, tak więc uważam, że istnieje gdzieś jeszcze życie. Że nie jesteśmy sami. Nie, no uważam, że nie jesteśmy sami. Okej. Okay. I na koniec jakiś książka, film, artykuł, który chciałbyś polecić naszym słuchaczom. Z filmów ostatnio oglądam, może filmy, to bardziej seriale, oglądam dwa. Jeden to na nowo zacząłem oglądać Dolinę Krzemową, który już tam kilka sezonów nie obejrzałem. Bardzo dobry serial. Tak, bardzo dobry serial i jakby z mojego doświadczenia i to jakby wiele rzeczy się pokrywa, wiele rzeczy gdzieś tam przeżyłem i zawsze jest ten uśmiech pod nosem, jak wpadają w różnego rodzaju tarapaty i z nich wychodzą. I on bardzo fajnie, uważam, pokazuje, jak się tworzy innowacje. To, tak więc to nie polega też tylko na tym, że siedzisz z nosem w komputerze i dziubiesz, no ale też musisz ogarniać pewne sprawy biznesowe, pewne sprawy prawnicze, no i na co dzień się z czymś tam mierzyć. To genialnie zrobiony, uważam, serial. Drugi serial, który już tak bardziej w kontekście właśnie sztucznej inteligencji i tego uczenia maszynowego, właśnie nazwa mi wypadła. Westworld, dokładnie. Fajnie zrobiony, nie zostałem tam chyba jeszcze tego drugiego sezonu, tam ze trzy odcinki do końca. Ale bardzo fajnie pokazuje taki klasyczny test Turinga, czyli to, kiedy będzie istniała taka sztuczna inteligencja, której nie będziemy mogli odróżnić od nas. I bardzo fajnie zadaje pytanie o to, kim jesteśmy, czym jesteśmy i czym jest właściwie sztuczna inteligencja. Tak? Czy jeżeli uda się stworzyć takie maszyny, które będą nieodróżnialne od nas, i które będą czuły, rozumiały, myślały, to będzie mega pewnie, na pewno wywoła to pewną rewolucję w społeczeństwie, religii i wielu innych dziedzinach życia i jakoś przedefiniuje, co to znaczy istota żywa i co to znaczy bycie inteligentnym. To rzeczywiście powstaje pytanie, czy coś takiego uda nam się zrobić. I to jakby już kwestie filozoficzne znowu można się zagłębiać, czy dany byt może stworzyć inny byt, który jest równorzędny albo przewyższający jego, to już można tutaj filozofować, ale serial jest też dosyć dobry. A z książek? Z książek ostatnio dostałem od znajomej książkę Murakamiego, Kroniki ptaka nakręcacza. Też jestem gdzieś mniej więcej w połowie. Nie związana ze sztuczną inteligencją, ale no dosyć specyficzna i opowiadająca o tym,
w nierealnej rzeczywistości nagle możemy się gdzieś tam, czy jak nierealne rzeczy mogą nam się przydarzyć. Nie przeczytałem jeszcze do końca, tak więc nie wiem, jak to się tam zakończy, ale jest bohater, któremu przydarzają się, akcja się dzieje w Japonii, przydarzają się mu dziwne nagle sytuacje, dziwne zbiegi okoliczności, dziwne telefony, żona go opuszcza i to tak, jestem na razie etapie, że tak widać, że wszystko się splata w jeden jakiś taki wątek. Fajnie jest pokazane to, że są pewne wydarzenia, które prowadzą do jakiegoś celu, które mogą się wydawać dla nas przypadkowe, albo możemy sobie nie utożsamiać tego, że to jest wynikiem działania jakiejś, bym powiedział, nadludzkiej siły. Nie wiem, jak to się jeszcze ta książka zakończy, ale jakby pozwala tego typu pytania sobie zadać. Całkiem fajna powieść. Brzmi ciekawie. Mógłbyś powtórzyć tytuł tej książki? Kroniki ptaka nakręcacza. Okay. Murakamiego. Okej. Okay. Podlinkujemy to też pod naszą dzisiejszą rozmową. Krzysztof, chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że znalazłeś czas i wprowadziłeś mnie i słuchaczy w świat machine learningu. Życzę Ci samych sukcesów zarówno na drodze naukowca, jak i przedsiębiorcy. No i dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. No ja również, Artur, bardzo dziękuję za spotkanie. No i mam nadzieję, że wyjdzie fajny podcast.